A więc otwieram obrady 23. sesji Rady Gminy Chłopice w bieżącej kadencji. Serdecznie witam panie i panów radnych uczestniczących w obradach oraz zaproszonych gości. Witam pana wójta gminy Chłopice, pana Andrzeja Czyża, panią skarbnik, panią Annę Gołą, zastępcę skarbnika, panią Lucynę Krachownik, panią sekretarz, panią Marzenę Bok. Witam również gości. Witam wszystkich sołtysów z poszczególnych miejscowości. Witam również panią dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Zamiechowie, panią Marię Włoszy. Witam komendanta, gminnego komendanta Straży Pożarnej, pana Wałbrzyńca Kościółka. Witam kierownika referatu rozwoju gospodarczego, pana Marka Brudka. I myślę, że to już wszyscy. Myślę, że możemy zaczynać. Panie i panowie radni, na sali obrad jest protokół z ostatniej sesji z dnia 28 grudnia 2017 roku. Czy istnieje potrzeba odczytania protokołu? Pani skarbnik, to pani sekretarz, czy jest możliwość udostępnienia dla mnie protokołu z ostatniej sesji? Stwierdzam, że protokół sesji 28 grudnia został przyjęty. Panie i panowie radni otrzymali porządek obrad. Czy do tego porządku są inne propozycje lub pytania? Nie widzę. W takim wypadku przystępujemy do przegłosowania porządku obrad, który otrzymaliśmy. Kto z państwa radnych jest za tym porządkiem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Szanowni państwo, porządek obrad został przyjęty 14 głosami. Rada jest więc prawomocna do podejmowania uchwał. Kolejnym punktem przed powołaniem Komisji Wniosków i Uchwał będzie obejrzenie filmu. Jest to podsumowanie akcji charytatywnej. Miała tutaj być z nami dzisiaj rodzina Stasia Miciaka, ale niestety dziecko zachorowało i rodzice nie dadzą rady przyjechać. Więc może obejrzyjmy krótki filmik tej akcji charytatywnej z roku 2017. Są to komentarze, na których są nasi strażacy. Thank you.
Bardzo dziękuję za filmik, za akcję samopomocyjną. Jednocześnie przypominam, że zbliża się okres rozliczeń. Jeżeli ktoś z Państwa będzie się rozliczał, pamiętajmy o tych naszych 1% dla Ani Domańskiej, dla Wojtusia Kucika, dla Stasia Miciaka. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze wspomóc te rodziny, no wiadomo, że wszystkim nie pomożemy, ale przynajmniej po części tutaj jest numer konta, jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze pomóc, wpłacić. Też wszelkie informacje, które posiada pani Monika Majlichończak, także też możemy się do niej zwracać. Te pieniążki zostaną przekazane tej rodzinie, no jak tylko dziecko troszeczkę wyzdrowieje. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest do powołania Komisji Wniosków i Uchwał. Proszę o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Wniosków i Uchwał. Panie Poborko. Czy Państwo, Panie Bogumiła Kokocka, Pani Irena Marczak i Pan Piotr Ochota wyrażają zgodę? Dziękuję. Przechodzimy do przegłosowania składu Komisji Wniosków i Uchwał. W składzie Pani Bogumiła Kokocka, Pani Irena Marczak, Pan Piotr Ochota. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego składu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Komisja uchwał i wniosków została wybrana 14 głosami. Proszę członków komisji o przystąpienie do pracy i przedstawienie uchwały 33/213/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 31/204/2017 Rady Gminy Chłopice z dnia 17 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wrocławskiego. /213/2018 Rady Gminy Chłopice z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 21/204/217 Rady Gminy Chłopice z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jarosławskiego. Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Dokonuje się zmiany uchwały własnej nr 31/204/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jarosławskiego w ten sposób, że uchyla się paragraf pierwszy uchwały o treści. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy Chłopice w 2018 roku dla powiatu jarosławskiego w kwocie do punkt A 50 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji i budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1770R Kidałowice Rokietnica w miejscowości Boratyn od mostu na rzece Łęb Rokietnicki do pana Gardiana. Punkt B. 50 tysięcy złotych na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1787R Chłopice Łowce Radymno koło pana Michalika w miejscowości Chłopice. Punkt C. 50 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 1785R Boratyn Dobkowice Zamiechów. Budowa chodnika w miejscowości Dobkowice. Punkt D. 75 tysięcy złotych na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1787R Chłopice Łowce Radymna w miejscowości Łowce. Punkt E. 50 tysięcy złotych na opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1792R Łowce Zamiechów w miejscowości Zamiechów. Punkt
drugi, paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Punkt A. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w miejscowości Boratyn, chodnik 50 tysięcy złotych. Punkt B. Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Chłopice, chodnik 50 tysięcy złotych. Punkt C. Przebudowa drogi powiatowej nr 1785R Boratyn-Dobkowice-Zamiechów w miejscowości Dobkowice, chodnik 50 tysięcy złotych. Punkt D. Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce, chodnik 75 tysięcy złotych. Punkt E. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1792R Łowce-Zamiechów w miejscowości Zamiechów, chodnik 50 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Myślę, że przekażę teraz głos panu wójtowi w celu opowiedzenia. Panie i panowie radni, byłem w starostwie powiatowym w Jarosławiu na początku, znaczy końcem miesiąca stycznia. Byłem również u dyrektora powiatowych dróg z prośbą o wszczęcie już procedury przetargowej na opracowywanie projektu i na opracowywanie tych wszystkich inwestycji w formie budowy chodnika. I pan Obłoza w porozumieniu z panią skarbnik powiatu poprosili o zmianę naszej uchwały na zapis taki, jaki jest w punkcie drugim, ponieważ w budżecie powiatowym zostały zapisane te inwestycje dokładnie stricte w takim brzmieniu, jak jest w punkcie drugim. I w celu jednolitości dokumentów powiatowych i gminnych proszono nas właśnie o zmianę, jak w punkcie drugim. Myślę, że dla nas nie będzie to duże utrudnienie, natomiast jeżeli jest to jakiś lapsus w zapisach i ma to później wstrzymywać wykonanie budżetu powiatowego, bo jak wszyscy wiemy, te inwestycje będą robione z budżetu powiatowego, a my tylko później będziemy zwracać powiatowi te środki, które zostały wykorzystane, więc myślę, że szybciej my tutaj w gminie zrobimy te poprawki, aniżeli radni powiatowi zmienią budżet powiatowy, czyli zapisy w budżecie powiatowym. Tutaj nic się nie zmienia, kwoty są te same, po prostu jak widzicie państwo, zaprojektowanie i przebudowa pod pojęciem budowy chodnika zostało zastąpione słowem chodnik. Kwoty te same, wszystko to samo. Ja powiem tak, w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z panem starostą. W miesiącu lutym ma to być podjęte na sesji i pan Obłoza już będzie mógł przetargi ogłaszać. Takie mam ostatnie informacje w tym temacie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? No taki dylemat, bo w punkcie A tej planie uchwały było opracowanie, chodzi mi o wrażenie, to mówię, opracowanie dokumentacji i budowy chodnika. A w tym nowej uchwale mamy wykonanie dokumentacji. Czyli to wykonanie dokumentacji będzie obejmowało również budowę. Proszę państwa, pierwszy etap miejscowości Boratyn, miejscowości Zamiechów, ponieważ Łowce, Dobkowice i drugi etap Chłopice projekty są, natomiast w Boratynie i w Zamiechowie nie ma w ogóle projektów. I ta uchwała wprowadza możliwość wykonania projektu. Po wykonaniu projektu następuje później pozwolenie na budowę plus inna dokumentacja wymagana do budowy. Mam obiecane, że pieniążki, które zostaną po zrobieniu dokumentacji
tej kwoty 50 plus drugie 50, czyli przyjmijmy w Moratynie 100 tysięcy, zostaną przeznaczone na budowę. Tyle, że budowa to będzie odrębne zadanie inwestycyjne i nie może to być wciągnięte w jeden zapis. Dlatego jest wykonanie dokumentacji, będzie dokumentacja, procedura pozwolenia na budowę, wszelkie uzgodnienia, jak to wszystko osiągniemy. A powiem Państwu, że dzisiaj przy dzisiejszym wymagalności wszelkich dokumentów i uzgodnień, to nawet może i pół roku potrwać pozwolenie na budowę. Więc to się przyciągnie, prawdopodobnie rozpoczęcie przebudowy gdzieś do, co najmniej po wakacjach. Ja mam obiecane, że te pieniądze, które zostaną, chyba że jeszcze znajdą się dodatkowe pieniądze po naszej stronie i po powiatu stronie, na pewno będą wykorzystane na budowę tego chodnika. Ale zróbmy na razie dokumentację, bo tak wymaga procedura i nie można połączyć budowy z dokumentacją, bo są to dwa różne zadania powiecie. Dlatego tak jest to rozłożone. Takie mam zapewnienia, że na pewno te pieniądze nie będą wykorzystane na inne cele, tylko stricte na te miejscowości, bo tak żeśmy tutaj na razie uchwalili. I dlatego mówię, trudno mi jest powiedzieć, jakie kwoty zostaną z tych 100 tysięcy w Poradynie, ile będzie ten projekt kosztował i opracowanie całej dokumentacji. Niemniej jednak uzgodnienia są takie, że ta kwota, która zostanie, będzie przeznaczona na fizyczną budowę tego chodnika. W kolejnym etapie. Tak. Takie mam zapewnienie powiecie. Ja byłem świadkiem tej rozmowy, także potwierdzam to. Jeszcze jedno pytanie, no bo w tej uchwale, którą uchylamy, odnośnie Boratyna jest zakres odległości od mostu na wersję Łańka w Piekuńcy do pana, nie będę mówił, pana osobowe. A tej nie ma. I to jest no, pana osobowe czy jakieś inne są wskazania, że nie ma tego wymienionego Powtarzam raz jeszcze. Uzgodnienia, na jakim odcinku będzie projektowany chodnik, będą uzgodnieniami komisji, która będzie w terenie. Państwo radni z poszczególnych miejscowości, w asyście pracowników Urzędu Powiatowego i naszych gminnych, na miejscu, w terenie wspólnie będziemy uzgadniać, skąd, dokąd ma być ten projekt. Bo wiadomo, im dłuższy projekt, tym większy wydatek na projekt, na stworzenie projektu. Ja jestem za tym, aby podtrzymać tę odległość, która była zapisana w naszej pierwszej wersji, ponieważ jest to ta odległość, która według nas i mieszkańców, myślę, jest odległością dobrą, bo obejmuje ostatni dom zamieszkały przy tej drodze i przy tej odległości będziemy, że tak powiem, wszystko uzgadniać. Natomiast powtarzam raz jeszcze, w zapisie budżetu powiatowego nie było żadnych odległości, żadnych nazwisk, żadnych domów, ani żadnych odcinków. Dlatego my dostosowujemy naszą uchwałę do zapisu budżetowego powiatu. Natomiast w momencie ogłoszenia przetargu również będzie zapisane, pan obozowy zamówił, że nie chciałby wprowadzać tych odległości. Niech te odległości będą komisyjnie. Komisja powiatowa, gminna i radni, wiadomo, z danej miejscowości, na miejscu ustalimy, gdzie go kończymy. Czy go kończymy przed domem, czy za domem, to dosłownie to wszystko będzie już w terenie uzgadniane. Dlatego nie ma tych zapisów, bo też ich nie ma w budżecie powiatowym. Ale już tutaj chcę Państwa zapewnić, że w tych dwóch miejscowościach, jak Zamiechów i Boratyn, w momencie uzgadniania z projektantem i pracownikami powiatowego zarządu dróg, będziecie Państwo również zapraszani, żebyśmy to wspólnie razem ustalili, dokąd, za jakie pieniądze dany projekt będzie robiony. Bo być może będzie sytuacja taka, że lepiej zrobić mniejszy zakres projektowy, a zrobić fizycznie kawałek chodnika, aniżeli zrobić duży zakres projektowy, a nie zostanie złotówki na budowę. Dlatego zostawiliśmy sobie tutaj furtkę, żebyśmy to wspólnie razem zdecydowali, co będzie dla nas lepsze. Jeszcze pan Marek chciał zabrać głos. Ja dziękuję, chciałem pozostawić to, co mówię. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania na przyjęcie uchwały nr 33/213/2018. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została.
została przyjęta pozytywnie 14 głosami. Proszę Komisję Wniosków i Uchwał o przedstawienie uchwały nr 33/214/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gminie Chłopice na 2018 rok. I od razu mam pytanie, czy Państwo chcecie wysłuchać całego programu, czy tylko uchwały? Poproszę o przedstawienie samej uchwały. Uchwała nr 33/214/2018 Rady Gminy Chłopice z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Chłopice na rok 2018. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chłopice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę pana Markowicza. Ja po prostu co, redagowałem tę uchwałę, tak jak corocznie, to jest nic nowego, powiem tak, w tym temacie ustawa nie została znowelizowana, zapisy są te same, po prostu po stronie gminy leży opracowanie takiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt, w związku z czym po zasięgnięciu opinii pozytywnej powiatowego lekarza i kół łowieckich ten program Państwu przedstawiłem, który został zatwierdzony przez te podmioty. Na ten cel pewne środki w budżecie gminy mamy zabezpieczone. I cóż więcej, no nie powiem, że kosztuje nas to też w ciągu roku troszeczkę pieniędzy. Coraz więcej, ale nie mamy po prostu innej możliwości, tylko trzeba po prostu wywiązywać się z zadań nałożonych na gminę, jakim jest właśnie to zadanie własne. Tak? Dofinansowania z tego tytułu żadnego nie możemy ubiegać się o żadne dofinansowanie, bo to jest zadanie własne. No co możemy tylko stwierdzić, że temat jest powszechny nie tylko na naszej gminie, jak się jedzie po innych miejscowościach, to samo jest. Po prostu co? Nie pomagają te apele też do mieszkańców. Jeżeli jest problem z psem, przychodzi się do gminy, ale chcąc uzyskać w tym temacie efekt, jeżeli mnie pies ugryzł, to wchodzimy w powództwo cywilne i trzeba udowodnić to, że stało się tak, nie, a nie inaczej. A nie, ja się tym nie zajmę, bo idę z tym do gminy. Ale ja nie mogę w konkretnym temacie wystąpić do tej osoby o roszczenia, mówimy o policji, bo ja nie mam na to dowodu. Gdy taki dowód będzie, na przykład zdjęcie, że taka osoba została pokrzywdzona w tym temacie, czy inne sprawy, musi być dowód. To policja jak najbardziej reaguje i mandaty są dawane, ale musi być na to dowód. Także tak to wygląda. Wczoraj miałem też taki temat na przykład. No proszę, mówię, zgłosić się do osoby, bo wiadomo, czy pies. No nie, bo ja nie. No to przecież ja tego nie widziałem, nie? I tak to generalnie powiem tak, jest społecznie przyjmowane, ale nie powinno być to tak. Jeżeli coś mi się stało, proszę reagować, jedzie na to dokument, reakcja jest, prawo na to zezwala. Są środki prawne, kodeks wykroczeń normuje ten temat, także można działać w tym temacie. Dziękuję. Czy są jeszcze w tej sprawie pytania? Panie Kierniku, kwota jest to znaczy jest. Nigdy nie jesteśmy pewni w danym roku, co po prostu nas czeka. Bo jest taki miesiąc, zaznaczam, jest taki miesiąc, że jest i trzy psy,
zgłoszone. Później okazuje się, że do zabrania jest tylko jeden, bo ktoś adoptuje tego drugiego czy trzeciego, czy się znajdzie właściciel. Także naprawdę to jest tak bardzo. Rozumiem, ta kwota 8 tysięcy to jest to kwota w zależności od zaistnienia zdobywanego zdobywania, tak czy nie? Tak. Powiem, takiej kwoty do tej pory nigdy żeśmy nie wykorzystali, odkąd ten program funkcjonuje. A jaka kwota, przepraszam? W tym 2017 6600. Powiem tak, bardzo tym tematem organizacje właśnie różnego rodzaju interesują się, co może wójt poprzeć tutaj w sprawozdania bardzo duże. W tym roku ze 3 udzieliłem informacji publicznych na temat właśnie co, jak my to robimy, jakie kwoty, gdzie, z kim mamy umowy, tak, z jakimi podmiotami, tak, czy zgodnie z ustawą. Także prawo jest przestrzegane w tym temacie. A ile takich piesków zostało umieszczonych w schronisku? W ubiegłym roku 2 i 8 kotów. I taka była kwota, proszę sobie wyobrazić. Na ten rok, na 2018, żeśmy wysłali oferty do, nie tylko do jednej firmy, tylko zgodnie z ustawą, z naszym regulacją, kominem wewnętrznym, do innych konkurencyjnych 2 podmiotów, gdzie uzyskaliśmy dużo wyższe kwoty, odpowiedzi na dużo wyższe kwoty, jak mamy z tym dotychczas, do tej pory podmiotem zawartą umowę. Także to jest naprawdę drogi ten. Także... Jaką organizacją społeczną gmina współpracuje odnośnie opieki nad wolnożyjącymi kotami? Na terenie gminy Chłopic żadna organizacja nie funkcjonuje, nie ma takiego stowarzyszenia. Także nie występuje, tak, skoro nie występuje taka organizacja, nie miałem obowiązku występować do tych o zapytanie z tym programem. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały nr 33 łamane przez 2014 przez 2018. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta pozytywnie. Proszę Komisję Wniosków i Uchwał o przedstawienie uchwały nr 33 łamane przez 2015 przez 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na własność gminy Chłopice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych. Numer 33 łamane przez 215 łamane przez 2017 Rady Gminy Chłopice z dnia 9 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na własność Gminy Chłopice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 1875, w związku z paragrafem 4, ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2 uchwały Rady Gminy Chłopice z dnia 15 maja 2012 roku, numer 14, łamane przez 151 przez 2012, w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami nieruchomości gruntowych, ich wydzielania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd. Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie na własność Gminy Chłopice nieruchomości gruntowej położonej w Bratynie, oznaczonej jako działka numer 100 łamane przez 1 o powierzchni 0,030 hektara, objęta księgą wieczystą numer PR1J łamane przez 000607666 łamane przez 9 stanowiąca współwłasność osób fizycznych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
zmęczona matka sytuacyjna, proszę otworzyć na drugiej stronie. I tak, działka o powierzchni 3 arów do tej pory, ta 100/1, była własnością osoby fizycznej. Jest to na dzień dzisiejszy droga utwardzona, zaasfaltowana w miejscowości Boratyn, łącząca drogę gminną, tą główną przez wieś, z drogą na cmentarz i do góry, do powiatowej. Także możecie Państwo skojarzyć, w którym to jest miejscu. To jest na samym dole, gdzie te drogi się łączą, czyli główna gminna przez wioskę i droga do cmentarza. Co się okazało, bo jak wiecie Państwo, w tym roku będziemy tę drogę przebudowywać w formie nakładać nowy asfalt, ponieważ w związku z zakończeniem inwestycji pod nazwą budowa kaplicy również mamy zadanie oświetlić tę drogę i wymienić nawierzchnię. Okazało się, że 3 ary tej drogi są we władaniu osoby prywatnej. No zresztą u nas jest to, że tak powiem, notoryczna sytuacja, bo dużo takich dróg mamy i doprowadziliśmy po wielu trudach, bo powiem, że wyjątkowo trudna sytuacja była do mówienia z tymi osobami prywatnymi, ale mamy pisemną zgodę tych osób na przekazanie bezpłatne tej działki 3-arowej na rzecz gminy. I teraz, jeżeli oczywiście Rada wyrazi zgodę, kolejnym etapem będzie akt notarialny, przekazanie bezpłatne tej działki na rzecz gminy i my oczywiście zrobimy przekształcenie pod DR i będziemy chcieli zgodnie z całym projektem nałożyć to nową warstwą asfaltu, ciąg dalszy, tak jak całą drogę i myślę, że przed oddaniem kaplicy, a na pewno przed świętem zmarłych w jesieni i droga i kaplica będą nowe i będą zdolne, że tak powiem, do użytkowania. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. To jest na mapce zaznaczone dokładnie te 3. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania, czy coś chciałby zapytać? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały nr 33, łamane przez 215 przez 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na własność gminy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta 14 głosami pozytywnymi. Proszę Komisję Wniosków i Uchwał o przedstawienie uchwały nr 33 łamane przez 216 przez 2018 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chłopice. Uchwała nr 23 łamane przez 216 łamane przez 2018 Rady Gminy Chłopice z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chłopice. Rada Gminy Chłopice uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. W publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chłopice uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 8 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Chłopice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jeszcze prosimy o uzasadnienie z drugiej strony. Uzasadnienie. Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych nakłada na Radę Gminy w stosunku do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy
obowiązek ustalenia wymiaru godzin, w jakich zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wysokość opłaty za czas przekraczający ten wymiar oraz ewentualnie warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty z wychowania przedszkolnego uczniów objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie w sprawie tej uchwały? Ja tylko chcę takie pytanie, czy w naszej gminie są przedszkola, albo które świadczą formę, jak to się mówi, publiczne i inne formy wychowania. Czy są takie ośrodki? Nie ma. Nie, ale inne. Właśnie. W chłopca, które jest czynne 8 godzin. Czyli te 5 godzin rano, a te 3 godziny, tak jak jest napisane w tej uchwale. W tej chwili też jest zadanie, dlatego ta ustawa, ta uchwała, to po prostu określa obecny stan. Odnośnie artykuł 40 ust. 1 i to i nie powinno być tutaj sport ust. 1. Proszę Państwa, jeżeli można dwa słowa. Wiecie Państwo, że 5 godzin, tak jak Pani Lucyna powiedziała, jest z ramienia urzędu bezpłatne. Natomiast niektóre samorządy, niektóre przedszkola wprowadzały te tak zwane opłaty po złotówce, tam więcej za każdą kolejną rozpoczętą. No to dobrze, tylko złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę. I dlatego zastanawialiśmy się, czy w ogóle jest sens przyjmować tych płat, robić zamieszanie wokół tego, bo wiadomo, rodzice muszą płacać te pieniążki, ktoś musi zbierać, musi to odprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Czy nie warto by było dla naszych mieszkańców, a jak wszyscy wiemy, że w zasadzie wszystkie dzieci są tylko z terenu naszego, prawda? Nie mamy obcych dzieci. Czyli dzieci w przedszkolu są tylko z terenu naszej gminy, czy po prostu nie wprowadzić uchwałą zwolnienia z tego opłaty do 8 godzin, tak jak tutaj proponujemy, żeby rodzice wiedzieli, że nie ma żadnego opłat, mają 8 godzin możliwość dzieci przebywania w przedszkolu bezpłatnie, bez potrzeby zbierania do jakiejś puszki po złotówce czy po dwa, bo to w jednym dniu dziecko zostanie godzina dłużej, nie może dzieci płacić. I tak wiecie Państwo, zrobi się jakieś takie zamieszanie niepotrzebne finansowe, a wiadomo, za tym idą i wszelkiego rodzaju dokumenty kasowe, przyjmowanie tych pieniążków. Pieniądze nie są duże, bo w skali przedszkola no, trudno mi powiedzieć dziennie, czy będzie 2-3 złotówki dziennie, a może nie będzie. Także granie warta świeczki, myślę, że z korzyścią dla naszych dzieci, z korzyścią dla naszych mieszkańców, 8-godzinne, bezpłatne przedszkole będzie lepszym wyjściem. Gmina dostaje pieniążki na dzieci w przedszkolach. I tak, na dzieci 6-letnie jest liczona subwencja. Ta subwencja wynosiła w tamtym roku, ponieważ na ten rok jeszcze nie mamy tej metryczki oświatowej, ale ona niewiele będzie większa. I na dziecko w przedszkolu to była kwota 4369,76 zł, a jeżeli to przedszkole mieści się na wsi lub w mieście 5000, czyli tak jak u nas, to jest dodatkowo 874 zł. Czyli rocznie, czyli na dziecko w przedszkolu w subwencji dostajemy 5244 zł, a na dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym to jest troszkę mniejsza kwota, to jest 3845,39 zł i podobnie w przedszkolu. Jeżeli ten oddział przedszkolny mieści się na wsi lub w mieście do 5000 mieszkańców, to dodatkowo jest 874 zł. Czyli na dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym na wsi dostajemy 4719,34 zł. A na dzieci 5-letnie gmina dostaje dotację i tej dotacji na ten rok to jest planowana kwota na dziecko, to jest kwota 1370. Także ja też.
jeszcze pracują na działkach czy tam w polu, no to po prostu te dzieci nawet są do pół do czwartej, jest ich więcej. A jest zima, to takich dzieci nieraz jest 7, 6. To już jest uzależnione od pracy rodziców. Dziękujemy. Czy ktoś chciałby jeszcze jakieś pytania zadać? Nie widzę. W takim wypadku przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 33, łamane przez 216 przez 2018. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta pozytywnie 14 głosami. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, ostatnia uchwała. Mamy dzisiaj jeszcze spotkanie w Bogatyni o godzinie 13. Mamy też jeszcze gości, którzy chcieliby sprawę gospodarczą przedstawić swoje wnioski. Czy Państwo chcecie przerwę teraz, nie, czy później? Nie. Dobrze, to przystępujemy do spraw gospodarczych. Kto z Państwa tam chciał? Proszę Państwa, w związku z tym, że jest Pani Dyrektor Przedszkola w Łowcach, a jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zamiechowie i Łowcach, chciałem tutaj zreferować zadania, które prowadzimy w szkole w Zamiechowie. Chodzi o remont łazienek, to co żeśmy planowali. Jesteśmy w tej chwili, powiem, przepołowioną już pracę mamy, ponieważ wymontowane, wyburzone, wszystkie rzeczy już zostały stare. W tej chwili już przystępujemy do montowania nowych kabin, do malowania ścian, jeszcze tam szpaglowania. Jeżeli chodzi o tam wszystkie rury, wszystkie te już są powymieniane, także myślę, że jeszcze chwilę i będą łazienki w Zamiechowie w szkole zrobione zgodnie z projektem i planem. Tutaj pana Wieśka Gołębia, pracownicy dość mocno się zdążali i od poniedziałku dzieci, które wrócą do szkoły, będą miały możliwość nauki, nie będzie to zbyt mocno utrudniało, bo tak jak mówię, wszystkie wyburzeniowe, takie typowo hukowe, stukowe prace już są za nami. Teraz będzie malowanie, więc to już takie cichsze prace, więc nawet w czasie trwania zajęć można robić. Myślę, że pani dyrektor tutaj w szczegółach może powiedzieć, ale tak jak powiedziałem, jest w tym temacie, myślę, że dobrze. Podobna sytuacja jest w szkole w Dobkowicach. Tam również te mieszkania, które były wykorzystywane jako mieszkania dla nauczycieli, jest całkowity remont. Wcześniej wspomnę o wymianie centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie zostało już zakończone przez firmę zewnętrzną, więc plus kaloryfery, wszystkie rurki i tak dalej, to wszystko zostało wymienione na nowe, także szkoła ma całkowicie nowe centralne. No teraz zostały prace upiększające, ponieważ ślad za tym, tak jak mówiłem, idzie przebudowa tych mieszkań socjalnych dla nauczycieli, sale wykładowe, bo jak Państwo wiecie, że w Dobkowicach brakuje do normalnego funkcjonowania 8-klasowej szkoły, brakowało klas, więc musieliśmy zagospodarować te mieszkania. Zresztą te mieszkania od kilku lat już użytkowane przez nauczycieli nie były, nie ma chętnych nauczycieli na socjalne mieszkania. Podjęliśmy decyzję, że zrobimy z tych mieszkań klasy lekcyjne. Oczywiście kosztuje to wyburzenia pewnych ścian, wymontowania drzwi bądź założenia w innym miejscu, także rozgardiaż dosyć solidny w Dobkowicach, ale mówię, centralne już funkcjonuje. W tej chwili są już sprzątania i w poniedziałek dzieci normalnie wrócą do zajęć szkolnych. Natomiast nasi pracownicy z gospodarki komunalnej będą nadal tam na tych mieszkaniach ciąg dalszy remontów prowadzili. Powiem tak, naprawdę warto podziękować panu Gołębiowi, który jest dzisiaj nieobecny, ponieważ wyjechał na szkolenie z nowego prawa wodnego dwudniowe. Nie mógł być na dzisiejszej sesji, niemniej jednak ci pracownicy, których pozyskaliśmy poprzez CIS, czyli Centrum Integracji Społecznej, jak i poprzez Urząd Pracy, są to nasi mieszkańcy z naszej gminy i powiem, że jak najbardziej pracowici wywiązują się z tych nałożonych obowiązków, bo wiecie Państwo, no wszelkie prace remontowe, wyburzeniowe, przełożenie instalacji, przełożenie źródeł kanalizacyjnych, wymalowanie i tak dalej, wszystko robimy we własnym zakresie. Jest to dość znaczący koszt,
jeżeli wynają obcą firmę, no wiadomo, mamy taką możliwość, są ludzie do pracy, więc ich wykorzystujemy. Pani dyrektor, czy ktoś jeszcze ma pytania do pani dyrektor oddziału szkolno-przedszkolnego, bo nie będziemy pani dyrektor tutaj przetrzymywać. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. To dziękujemy pani dyrektor za wyjaśnienie odnośnie działania przedszkola. Życzę miłego dnia. Na 856 szkół zajęliśmy 9 miejsce, otrzymaliśmy 12 650 tam z kawałkiem głosów i 9 miejsce zdobyliśmy nagrodę drugiego stopnia, czyli żele domestosa na cały rok kalendarzowy. Ta nagroda do mnie ma przyjść kurierem, otrzymałam już maila do 28 lutego. Jeżeli to do mnie dotrze, na pewno Państwu przekażę, ile tych butelek żelu czy płynu domestosa dotarło. Dziękuję bardzo. Także dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Na pewno to będzie spory zapas i zaoszczędzi środki w budżecie. Dziękuję bardzo. Nie będę się przedstawiał, ponieważ od wiele lat zasiadałem z wami, wszyscy znają, ponieważ jestem pracownikiem też Urzędu Gminy. Po prostu przejdę do konkretnego tematu, który też już jest radnym znany. Chodzi mi o przeznaczenie budynku byłej hali sportowej na remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiadomo, że zrobienie drzwi to już wymaga pozwolenia na budowę. W pierwszym etapie, tak jak żeśmy rozmawiali z wójtem i byliśmy już, ponieważ mamy już kosztorys inwestorski, ale to byśmy rozłożyli na 3 lata, bo po prostu chodzi mi w pierwszym roku, wiadomo, chodzi też o pieniądze, chodzi na samą, po prostu sama dokumentacja, papiery i tak dalej, to jest około 10 tysięcy złotych i w tym roku chociaż może by się udało, po prostu jeżeli będą papiery, wykonać drzwi i po prostu posadzić. To by był etap na ten rok. Także chciałem, żebyście po prostu wyrazili opinię na ten temat. No i czy znalazłyby się w budżecie jakieś pieniądze na po prostu przekształcenie tego budynku. Ale mam takie pytanie, to cały czas jest na sprzedaż? To znaczy, to już nie wiem, to już trzeba z wójtem, ja nie śledzę tego tematu. Nie ma potrzeby się tego. A na się sprzedaż? Sprzedaż już wszystko. Nie wiem. Proszę Państwa, zacznę od początku. Jest pomysł Straży Pożarnej w Chłopicach, aby zmienić lokalizację z budynku tutaj pod nami, pod Urzędem Gminy, na nowy budynek po hali sportowej przy dawnym SPR-ze na górce w Chłopicach. Wszyscy Państwo wiecie, o który budynek chodzi. Dokładnie chodzi o halę sportową i ewentualnie o sanitariaty, które przylegały do tej hali sportowej. Natomiast druga część budynku, czyli tam, gdzie było wynajmowane dla poezji smaku swego czasu, dla tego zakładu ciastkarskiego, to nie wchodziłoby już w rachubę. Czyli tylko strona lewa, patrząc od drogi powiatowej. Myśmy byli już kilka razy z panem komendantem Bobrzyńcem i w powiatowej straży, i byliśmy w Rzeszowie u komendanta. Jest możliwość pozyskania niedużych środków na wstępną przebudowę, przekształcenie tego budynku, remont, o tutaj pani skarbnik mi odpowiada, a mianowicie na drzwi wjazdowe, ewentualnie na zmianę instalacji oświetleniowej i tak dalej. Ale żeby cokolwiek złożyć, jakikolwiek wniosek, musimy spełnić dwa warunki. Pierwsza rzecz, budynek musi zostać przekazany na Straż Pożarną, czyli na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, bo jednostka jako podmiot gospodarczy musi być właścicielem. Druga rzecz, musi być
zrobione zmiana przeznaczenia budynku. W tej chwili ten budynek posiada przeznaczenie hali sportowej i zakładu tam, prawda, produkcyjnego, tam gdzie był ośrodek zdrowia, a później Poezja Smaku, więc żeby cokolwiek zrobić i starać się o jakiekolwiek dofinansowanie, jakikolwiek wniosek, czy do komendanta powiatowego, czy wojewódzkiego, musimy mieć dokumentację zmienioną w powiecie, czyli przeznaczenie budynku, a przed tym musi być zgoda Rady i przekazanie budynku na rzecz OSP. Według mojej wiedzy orientacyjnej, bo trudno tutaj się wypowiadać na chwilę obecną, nie mając kosztorysu, cały koszt dostosowania tego budynku do warunków chociażby takich znośnych, żeby ta straż mogła tam funkcjonować i miała już tam garaże, te pomieszczenia socjalne i inne, to jest, tego co pamiętam, panie Wawrzyńcu, około 100 tysięcy. 111 tysięcy. Więc jest to dość znaczący koszt, jak na dzień dzisiejszy, no bo prawda jest taka, że my nie mamy tych miejsc. Jest ten dylemat, co z tym zrobić. Czy przekazać to straży, czy nadal niech to stoi i czeka, być może jakiś kupiec się trafi. Tutaj odpowiadam na pytanie pana radnego sprawy. Tak, ten budynek nadal widnieje jako budynek do sprzedaży, ponieważ jest uchwała Rady Gminy zezwalająca na sprzedaż. Zrobiliśmy spot reklamowy, było kilku chętnych. Nie powiem, że nawet w ostatnim czasie było zainteresowanie tym budynkiem, ale drodzy państwo, oprócz zainteresowania nic się konkretnego nie dzieje. Nie mamy żadnej konkretnej oferty zakupu i nikt konkretnie z nami żadnych uzgodnień odnośnie sprzedaży, zakupu nie poczynił. Czyli stoimy w miejscu. Więc dlatego ja poprosiłem w rozmowie z panem Wawrzyńcem, w rozmowie tutaj z pracownikami urzędu, chciałbym poznać zdanie państwa radnych, czy ten budynek przeznaczymy jako nowy budynek na straż OSP w Chłopicach, czy nadal będziemy czekali, być może trafi się jakiś kupiec albo całkiem w ogóle inne przeznaczenie. No ja jako wójt gminy mogę tutaj powiedzieć, że wszyscy państwo wiecie, budynek, który w tej chwili użytkuje Straż Pożarna pod nami, jest budynkiem lokalnym, nazwę, nie budynkiem, tylko lokalem, w pełni doposażonym. Są tam porobione łazienki, bo jak państwo wiecie, chyba 4 lata temu wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na remonty. Są tam łazienki, natryski, garaże. No ja powiem tak, na chwilę obecną budynek jest w dobrym stanie, natomiast no rozwojowo tamten budynek byłby lepszy. Wiadomo, trzeba będzie mnóstwo pieniędzy, żeby to wszystko tam zrobić, ale suma summarum budynek byłby naprawdę już taki prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o jednostkę straży. Też zastanawiamy się, jeżeli będzie zgoda radnych na przeniesienie i przekazanie tamtego budynku, co później zrobić tutaj. No, ja powiem tak, tutaj byłaby możliwość rozbudowy urzędu, chociażby GOG-u, biblioteki, powiększenie, no ale tu też będzie potrzeba mnóstwo nakładów, bo przecież posadzki trzeba porobić, ściany trzeba porobić, tam gdzie stoi w tej chwili samochód, trzeba będzie wylewki, wszystko podnieść do góry, wyrównać do poziomu, więc też na pewno koszty będą, jeżeli byśmy chcieli to zaadoptować pod urząd gminy, czy którąś z jednostek urzędu, czy GOG, czy inne. Trudno mi w tej chwili się wypowiadać. No, sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli będzie zgoda przekazania, to robimy dokumentację zmiany przeznaczenia, projekt i szukamy pieniędzy. Jeżeli nie będzie zgody rady, no zostaje na tym, co jest. Także pan Wawrzyniec, z tego co wiem, rozmawiał z państwem, sugestie za i przeciw przedstawił. Ja myślę, że decyzja jednoosobowa wójta jest za mało. Myślę, że tutaj radni jak najbardziej powinni się włączyć w tę decyzję, bo tak jak powiedziałem, no jest to rozpoczęcie pewnego toku zdarzeń finansowych, gospodarczych, przebudowy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko jedna uchwała i na tym koniec, bo do środku gdzie za to pójdą pieniądze i też inne rzeczy, prawda? Proszę państwa, no druga część ma w tej chwili jest już niewynajmowana, jest pusta. Rozmawiałem też z panem Wieśkiem Gołębiem, ale to jedno z drugim nie ma nic do rzeczy, bo tę część, gdzie była
Poezja Smaku, wcześniej Ośrodek Zdrowia. Myślimy we własnym zakresie, w okresie letnim, jak będzie ciepło, przekształcić na szatnie i takie budynki socjalne dla gospodarki komunalnej, ponieważ mamy w gospodarce komunalnej zatrudnionych 6 pracowników na stałe. Mamy około 10 bezrobotnych w skali roku. Teraz jeszcze ruszył ten projekt z Centrum Integracji Społecznej, czyli tak zwany CIS w Pawłosiowie. Mamy w tej chwili chyba 6 czy 7 osób, i kobiety, i mężczyzn z tego CIS-u. Są składani po szkołach kobiety, ale mężczyźni są w gospodarce. W tej chwili robią porządek tam w Dobkowicach i remontują w Dobkowicach. No ale jeżeli będzie w lecie koszenie, to tak jak Państwo wiecie, będą kolejni zatrudnieni z urzędu bezrobotni. Gdzieś trzeba się przebrać, gdzieś się trzeba umyć, gdzieś trzeba z łazienki skorzystać. Tam w tym lokalu jest wszystko. Nawet powiem, że jest to w dobrym stanie i warunki są techniczne znośne. I pan Wiesiek już kilka razy ze mną rozmawiał, w ubiegłym nawet roku, żeby po prostu mu to oficjalnie udostępnić. No dopóki była nadzieja, że ktoś to weźmie, wydzierżawi i będą wpływy do budżetu, dopóty jeszcze pana Wieśka, że tak powiem, zostawialiśmy w oczyszczalni tam na dole. Bo tam w oczyszczalni są 2 pomieszczenia, ale to jest za mało. Druga rzecz, w tej oczyszczalni będzie być może teraz przebudowa, bo drodzy Państwo, wczoraj byłem w Rzeszowie, złożyłem uzupełnienie do wniosku na oczyszczalnię w Chłopicach, o którym wiecie. Wniosek jest złożony, być może będzie pozytywny i w tym roku, a na pewno na drugi, byśmy rozpoczęli modernizację tej oczyszczalni, więc tam też będzie galimatias i tam się nie będzie można przebierać, bo będzie wszystko w rozsypce. Więc tak czy inaczej dla tych pracowników gospodarki tę część by trzeba przeznaczyć. Ale mówię, to jest zamurowane ścianą, tam nie ma przejścia z jednego do drugiego lokalu. To jest oddzielny temat, aczkolwiek też ważny i myślę, że w kierunku zagospodarowania dla pracowników byśmy to przeznaczyli. No chyba, że znajdzie się kupiec, który weźmie całą działkę 18-arową z całym budynkiem, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. Na razie takiego punktu nie ma. Proszę Państwa, Ciszek Kiszka i pan Waprzeniec Gość. Tak jest. Taka jest kolejka. No nie ma takiej Boże przecież. Drodzy Państwo, jak wszyscy pamiętamy, ja byłem głównym oponentem takim, żeby nie wkładać pieniędzy, kolejnych pieniędzy w OSP. W Chłopicach, w kwestii tego budynku, jeżeli chodzi o tą głębą halę, a iść w kierunku szukania pieniędzy dla gminy, szukania inwestorów. Kto kupił, założył jakąś działalność gospodarczą, no siłą rzeczy wpływają takie czy inne pieniądze do budżetu gminy. A póki co te warunki, które ma OSP, na razie byłyby wystarczające. Słuchając tutaj Państwa, tutaj kolegi, nie wiem, czy to u Was to jest chyba prezes, czy komentarz, czy tutaj wójta, mam pewne takie zastanawiać się nad tym wszystkim. Szanowni Państwo, jest sytuacja taka, jeżeli ten budynek stoi chyba już rok, mniej więcej. Chyba z rok już stoi, prawda? Tak. Jego trzeba utrzymywać, jego trzeba inwestować, prawda? Jak słyszymy wszyscy, nie ma chętnych na to, żeby ktoś tu chciał przyjść i inwestować. No nie ma. Czy się nam to podoba, czy nie. Budynek stoi, inwestować trzeba. Jeżeli, tylko tu by trzeba było wyznaczyć, moim zdaniem, jakiś czas jeszcze, nie wiem, miesiąc, dwa, poczekać. Jeżeli się faktycznie znajdzie jakiś człowiek, który to kupi, tak jak tutaj mówił przed chwilą, jedno i drugie, te pomieszczenia po byłym ośrodku, razem, znaczy budynek, ogólny budynek, plus tę działkę, to jest sprawa zamknięta i jasna, prawda? Jeżeli, nie wiem, miesiąc, dwa poczekać. Jeżeli nie, nikt się nie znajdzie, to no, szanowni Państwo, z tego budynku za niedługo zostanie tylko wiadomość. Ruina. Nieinwestowany budynek staje się wiedzieć. Dlatego też zdaję się z tego sprawę, tutaj by pani skarbnik musiała powiedzieć, jakie są możliwości finansowe, bo tutaj powiedział Wawrzyk, że chodzi o 10 tysięcy złotych na te sprawy biurokratyczne. Na papierze. Znaczy dobra. Wójt mówił o 100 tysiącach złotych, które
perspektywie by kosztował ten budynek, jak już temu mówię, o Hali Sportowej, prawda? Które by to kosztowało? Słuchajcie, jeżeli ma to stać się, przepraszam co określenie, rudem, tylko dlatego, że nie chcemy tego przeznaczyć, nie bo nie, to się mija z celem i sensem. To się mija. To niech to OSP faktycznie tam wkłada te pieniądze. Niech to OSP to ma godne warunki, bo to co wiem, to ta OSP chłopickie jest w tym systemie ratownictwa, prawda? Dlatego też jest ten wyższy poziom tych opłat. Jeżeli mam być cztery, to powiem, że byłbym za tym, żeby to wykorzystać. Żeby to wykorzystać i żeby to mądrze, ale mówię. Warunek jest, to czekajmy, czy określmy czas, który by pozwolił na to, czy tak, czy tak. Ja może tutaj jeszcze... Nie, czy miesiąc, czy bardzo. Ja jestem jeszcze takiego zdania, że po co czekać i po co wyprzedawać wszystkich majątek gmin. Tak jest. Bo wreszcie coś nie zostanie, za chwilę okaże się, że pan Wiesiek nie będzie miał się gdzie podzieć ze swoimi ludźmi. Ale czekaliśmy już, to są... A nóż policja chodzi na swoje wątpliwości. Podjął, że podjął, że pani przewodnicząca. My po prostu, bo to należy do hali sportowej. Nam jako snaży nie jest potrzebny cały czas ubikacji, nie ma co zajmować. Po prostu tylko, to by było już zaplecze gospodarki komunalnej. Tam na dole, nie wiem czy znacie sytuację, gdzie była pani doktor dla dzieci, tam jedno pomieszczenie, bo tam jest takie dwa pomieszczenia, to szatni plus to by wystarczyło, bo na dzień dzisiejszy, tak jak wójt powiedział, nie będziemy mieli w ogóle ubikacji. 20 ludzi zatrudnionych, a nie ma w ogóle ubikacji. Czy ja się może ktoś do tego... Może. To znaczy, to chciałem powiedzieć, teraz tak, czy czekać, czy nie. To właśnie. Mieliśmy swój ten w tamtym roku, już praktycznie mamy kosztorys inwestorski i mieliśmy pieniądze. 75 tysięcy, ale żeśmy się wycofali, ponieważ to się musi nazywać remiza, bo pieniądze są na remont remiz. W związku z tym, że wstawienie drzwi to już jest po prostu budowa, więc zezwolenie jest potrzebne na budowę. I chodzi o to, że czekaliśmy z tym długo, bardzo długo. Wnioski będą praktycznie już z powrotem na maj, czerwiec, nabór. Papiery będą trwały, z tego co rozmawiałem tu z Geodetą w gminie, około 4 miesięcy, także, bo ten temat mieliśmy jeszcze przed świętami załatwiać, ale po prostu myślę, że zdążymy, tam się przyspieszy te papiery. Także chodzi o to, że i ten, po prostu ten kosztorys, co jest, ale to może się coś tam zmienić, nie? Mówię, w tym roku, żebyśmy tylko zrobili po prostu papiery i te drzwi. Ja sobie zrobimy we własnym zakresie. To jest około, mówię, jeżeli 80%, 70% dofinansuje nam komenda, no to praktycznie wylewka i drzwi to będą około 10 tysięcy. Jasne, żeby my wszyscy jasno rozumieli. To jest to nam w sumie bardzo istotna sprawa, bardzo ważna. Że gdybyś, jako ta osoba, która będzie w sumie za to odpowiedzialna, to nie tak, że o czasie. Więc jeżeli Rada Gminy podejmie decyzję, że przekazujemy ten budynek, czy część tego budynku do waszej dyspozycji, umownie, część tego budynku do waszej dyspozycji, że cały proces tego wszystkiego będzie trwał 3 lata. No tak to wygląda. 3 lata i kwestia finansowa to jest taka, na dzień dobry, może ja skończę, na dzień dobry, na dzisiaj kosztowałoby to biurokracja 10 tysięcy, a te drzwi, te inne rzeczy? No nie, kosztorys cały, jeżeli pan, bo tak, jeżeli no. Bo to wycieramy na 3 lata, dlatego ja tak sobie zły tak pomyślałem, ponieważ znam budżet, bo byłem tyle lat radny, nie wiem o co chodzi. Nie jesteśmy w stanie tego dźwignąć, bo możemy wniosek złożyć od razu w tym roku na całość, na te 110 tysięcy, 30 gmin, i resztę państwo. Ale po prostu program jest do 2020 roku, więc na ten rok, żeby po prostu zrobić drzwi, wjazd i po prostu pocacki, bo tam jest ten rok. I biurokracja. No i wszystkie sprawy biurokratyczne. Teraz tak. Ile to wszystko będzie kosztować? Tak? No to znaczy papier około 10 tysięcy złotych. Papier. No. I mówię, jeżeli by tylko w tym roku wniosek napisał i będziemy mieli papiery, to na drzwi, na posadzkę myślę, że się w 10 następnych mieści. Więc inaczej rzecz biorąc, jeżeli Rada się przechyli do tego, żeby ta część budynku przeszła na ciebie, to wy na ten rok
potrzebujecie w granicach 20 tysięcy złotych. Tak. No tak to rozumiem. No w ten sposób. Druga sprawa, hala sportowa jest dość duża. My tak szczerze mówiąc potrzebujemy pół tej hali, ale zrobi się tam, bo nawet nie mamy na przykład takiego miejsca, jak w tamtym roku były jabłka czy coś. Po prostu tą część, mówię, na razie mówię, co jest w kosztorysie ścian. Zbierzamy, nie widzimy nasz kasy, robimy siatkę, załóżmy wtedy. No ja aż to po prostu tak i co? Budynek zostanie wykorzystany w 100%. A jak to zwał Państwa? Jest potrzebny. Po prostu taki budynek wreszcie jest potrzebny. A wjazd musimy zrobić z tej strony wyjazd, chociaż to jest bez różnicy. Wyjazd do drogi, wiadomo, potrzebne odwodnienia z rejonem. Dlatego, że jeżeli zrobimy w tamtą stronę, zablokujemy automatycznie plac, który jest nam potrzebny. W tamtym roku robili drogi postronione, był kamień, teraz leżą sobie po prostu, bo później będzie znak nie parkować i będzie zablokowany plac. A w tą stronę po prostu są warunki do wyjazdu. Także ja bym bardzo prosił o pozytywną opinię, no i o pozwolenie wójtowi, żebyśmy od razu zaczęli działać, dlatego że my musimy robić papiery już. Yes, już, tak? Już, dlatego że po prostu w czerwcu czy w maju będą wnioski. Tak jest. No jasne. Czyli ja myślę, że z tych 100 tysięcy, z tego kosztorysu jeszcze będziemy się starać o finansowanie z komendy. To znaczy 110 tysięcy jest pewne kosztorys, bo tam są instalacje i tak dalej. I to nie 20 zostanie na 90. Ja mam wniosek, bo ja mam wniosek. 75 tysięcy złotych komenda dawała, 36 miała dać mi na całość. Ale mówię, rozdzielamy to na etapy, a to się zmienić może, bo tu było dużo rzeczy po prostu niepotrzebnych, no bo to wszystko zobaczymy. Czyli ja myślę, że znając operatywność pana Roczyńca, to chyba dostaniemy to dofinansowanie z Komendy Głównej, bo już nie raz już tutaj ściągali. Nie, nie. Odpowiedzialności z ciebie nikt nie ściąga. Z tym się zajmie do końca. Czekaliśmy tutaj na ludzi, którzy wynajmą. No niestety 2 lata chętnych głowie, ale nikt nie przystąpił w ogóle do rozmów w sprawie zakupu. To jakiś cud, że jeszcze nam nie zalało tego budynku, nikt nam okien nie powybijał, no bo wiadomo, co się dzieje teraz w świecie. Zgadza się, no ale różnie się zdarza. Rura może pęknąć, no różnie może być. To trzeba przede wszystkim podsumować. To tak, jak pan jest dzisiaj na sesji, to wyglądało to tak, że wójt tego nie popierał i chciał to sprzedać. To, że to jest cały czas na internecie do sprzedaży, to znaczy, że wójt to chciał sprzedać. Nasz majątek, ja to mówię, ja jestem przeciwny sprzedaży, tylko najbardziej mnie ciekawi opinia Rady Chłopców, bo to jest ani się nie interesuje. Jeżeli w tej chwili rozmawiamy, to jeszcze w tej chwili... To nie żyje, to nie wiem, jak to trafiło. Jak to Ja też nie wiem, Jeżeli chodzi o finansowanie, mamy na 100 tysięcy na wszystkie jednostki. W tej chwili mamy nabór z Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez pana ministra Ziobrę, który scedował sprawę na pana senatora Kolbę. Byłem wczoraj, przedwczoraj byłem u niego, złożyłem wniosek. No są pieniądze, ale są pieniądze na miękkie rzeczy, czyli torby opatrunkowe, deski do przenoszenia rannych, tudzież takie rzeczy sprinte wyposażeniowe. Złożyliśmy wniosek na wszystkie jednostki, miejmy nadzieję, że dostaniemy. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze na remonty grube, czyli na techniczne rzeczy, takie po prostu budynek i tak dalej, no na razie jest ciężko. Nie ma na razie żadnych naborów. To, co Wawrzyniec mówi, w tamtym roku było, to szybciutko się pokazało i szybciutko zostało rozdysponowane, więc jak najbardziej trzeba dokumenty mieć przygotowane, żeby wskoczyć w nabór.
Natomiast no my w tym roku ani w strażach, ani w budżecie takich pieniędzy nie mamy, bo wiecie, że poradny był remont remizy, ocieplenie i tak dalej, wymiana części dachu. Jeszcze nie zostało to skończone, bo jest to na surowo zaciągnięte klejem, trzeba elewację położyć, trzeba jeszcze wokoło dokończyć. 100 tysięcy, które mamy na straż, jest na bieżące wydatki, bo co roku mamy około 100-110 tysięcy i co roku to brakuje. Także tutaj musimy szukać innych środków na ten cel. A inne środki, to tak jak Państwo wiecie, 700 prawie tysięcy deficyt budżetowy, mówi sam za siebie, że środków nie ma. No i taka jest prawda, nie ma się co oszukiwać. Sylwia mi mówi wczoraj na stronie ministra sportu pokazało się ogłoszenie, że jest nabór na obiekty sportowe. Będę chciał drugi raz złożyć wniosek na szatnie i boisko w Łowcach. Czyli kolejne pieniążki, na których jeszcze nie mamy. Pan Strawa, Złowiec, któryś raz już dopomina się o świetlicę na Podlaju. W budżecie zero. No drodzy Państwo, wszystko ładnie wygląda, na wszystko ładnie byśmy mieli ochotę, tylko pytanie, skąd to finansować? To mówię jako tutaj, przepraszam, czy to jako wójt, jako osoba, która te finanse widzi i wie, co mamy. Dlatego jest to temat złożony. To nie panie radny Strawa wójt chce zdecydować na radę. No ja nie chcę podjąć decyzji, bo jest to decyzja poważna. Za ten obiekt, gdybym go sprzedał, można by wziąć kilkaset tysięcy. Nie sprzedając, tych tysięcy nie będzie, a potrzeby będą jeszcze większe, bo nie będzie 200 tysięcy, za które było wycenione ze sprzedaży, a będzie jeszcze 100 tysięcy trzeba dołożyć dla strażaków, czyli suma summarum będzie minus 300. I to tak jest z większością przypadków. Dochodzą pewne rzeczy, dochodzą pewne. Nawet i przy budowach tych obiektów, które teraz mamy, chociażby wspomnę o szatni w Dąbkowicach. Okazało się, że straż życzy sobie, aby na górze ta sala, która tam była projektowana, była ognioodporna i dodatkowe koszty wełny plus niepalnej płyty dwa razy, ponad 30 tysięcy doszło do projektu, które wcześniej nie było uwzględnione, bo po prostu była normalna płyta. A teraz wychodzi na to, że straż normalnie nie podpisze przy odbiorze, musi być podwójna, ognioodporna. I proszę Państwa, ze wszystkim, z każdą jedną inwestycją, którą robimy, a wiecie Państwo, że wszystkie inwestycje muszą być odebrane przez szereg różnych zespołów, czy to sanepid, czy straż, czy inna inspekcja, każdy coś wymaga. I żeby to skończyć, to nieraz są dużo, dużo większe koszty, o których na początku nikt nie mówił i nawet nam się nie śniło. Podobna sytuacja jest z każdą jedną inwestycją. Ja powiem tak. W ubiegłym tygodniu byłem w Rzeszowie, doczytaliśmy, że można dostać umorzenie około 70 tysięcy z pożyczki, którą mój poprzednik wziął na remont stacji uzdatniania wody. Napisaliśmy wniosek, pojechałem do Rzeszowa, pouzgadniałem wszystko, za dwa dni pojechałem do Przemyśla złożyć. No i okazało się, że nie dostaniemy zwrotu, ponieważ inwestycja była po części finansowana ze środków unijnych. Aż skoro była ze środków unijnych, to nie ma umorzenia. Dziękujemy. 70 tysięcy nie ma. Teraz czekam na kolejne. Tutaj byłem też w Rzeszowie, rozmawiałem. Jest możliwość zaczerpnięcia dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska, co nie wpłynie na zadłużenie gminy, jeżeli dostaniemy wniosek na oczyszczanie w Chłubicach. Pytanie, czy dostaniemy? I pytanie, czy jak dostaniemy, czy z funduszu dostaniemy też te pieniądze? Nie wiemy. To wszystko jest dzisiaj po prostu na zasadzie. Dziś jest, jutro nie ma, dzisiaj obiecują, jutro się zmieniło przepisy, a pojutrze wchodzi trzecia rzecz, która mówi, wam się nie należy. No proszę Państwa, jest trudno. Jest trudno pozyskać pieniądze. Zobaczmy. LGD, które wcześniej funkcjonowało, od 2 lat nie robi żadnego projektu. Dostaliśmy odmowę w styczniu, że nasz wniosek na oświetlenie drogi od gminy do ABC i chodnik pod kościołem został negatywnie rozpatrzony. Ale nie przez lidera, panie wójcie. Dobrze, żeśmy sami to zrobili, bo do dzisiaj byśmy czekali i nic by nie było. Proszę? No Urząd Marszałkowski, ale ja mówię, przez LGD to wszystko szło. To były środki LGD, gdzie LGD jako
dwór społeczny miał zagwarantowane u marszałka pulę pieniędzy, a teraz się okazało, że z tej puli pieniędzy nie dostał nic. Ale to nie jest wina. Ale proszę pani, ja nie mówię, że jest wina, ja mówię o braku finansów. O braku finansów, że były wnioski z różnych innych źródeł, gdzie zostały, składaliśmy, czy to przez szkoły, czy to przez LGD, czy to bezpośrednio przez gminę, i te wnioski przechodziły. W tej chwili nie przechodzą. Po prostu jest po części zastój. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jest zastój z tymi środkami. No miejmy nadzieję, że kolejny rok budżetowy będzie lepszy. No ale proszę państwa, nadzieja jest ostatnią rzeczą, która umiera, ale nadzieja nigdy nam nie zapłaci faktu. Niestety. I musimy też się nad tym głęboko, głęboko zastanowić. A jeszcze chciałam powiedzieć, że są takie, które zawsze przeznaczane, prawda, na odśnieżanie. No w tym roku ja by tak nie było dziwne. Może coś tam zostanie. Pani Sołtys, ja powiem tak. Od pewnego czasu, od 3 lat chyba, albo od 4, zrezygnowaliśmy z wynajmowania z zewnętrznego podmiotu gospodarczego, który nam odśnieżał i z którym podpisywaliśmy umowę na ileś tam tysięcy złotych. Robimy to we własnym zakresie. To, że w tym roku nie ma śniegu, to jest bardzo dobrze i powinniśmy wszyscy dziękować, że go jest mało. Ale proszę panią, czy gospodarka komunalna zajmuje się odśnieżaniem? Proszę spojrzeć, ile w lecie jest koszonych rzeczy, których w budżecie nie ma. Proszę zobaczyć, ile rowów jest kopanych, których nie ma zapisanych w budżecie. To, że my zaoszczędzimy na odśnieżaniu w styczniu, to my w kwietniu na kopanie rowów wydamy, albo w lipcu na koszenie trawy. To i tak jest wszystko mało, proszę panią, bo jak sami widzicie, nie wiem, może widzicie, może nie widzicie, ale ja powiem tak. Przez ostatnich kilka lat wymagania, roszczenia, potrzeby mieszkańców są ogromne. Wiecie państwo, że wszelkie koszenie, naprawy, rowy, nierowy, cokolwiek się nie stanie, łącznie z obsługą szkół, wszystkich budynków, które gmina ma na stanie, wszystko robimy własnymi siłami. Proszę państwa, za to też trzeba zapłacić. To nie jest, że to z nieba spadło. Żarówka, to tamto, to wszystko kosztuje. To, że my to oszczędzamy i cedolimy do ostatniego grosza, to wcale nie znaczy, że w tym miejscu zostają pieniądze, bo te pieniądze już dawno ich nie ma. To nie chodzi o zostawie, tylko szanowni państwo, nigdy tak nie było, że była nadwyżka w budżecie, zawsze czegoś brakowało. Stan mamy w tej chwili taki. Budynek stoi pusty, ludzie nie mają gdzie skorzystać z toalety i się umyć po pracy. Każdy z nas pracuje i wie, jakie są warunki. Był też taki, była taka sytuacja, że dostawaliśmy jabłka, marchewki, ludzie przyjeżdżali, stali na ulicy, bo nie mieli gdzie podjechać, też jest potrzebne takie pomieszczenie. Stan jest taki, że tak, ani nikt nie korzysta z tego budynku, płacimy za utrzymanie, dobrze, że się nic nie stało, strażacy męczą się, są to jedyni strażacy, które naprawdę wyjeżdżają do pożarów. Oby ich nie było, ale... Gdzie wyjeżdżają, a gdzie nie? Ale to strażec w gminie, nie o czym my mówimy, po prostu głosujemy i nie ma... Więc tutaj słysząc sugestie wszystkich państwa radnych, może przygotujmy taką uchwałę na następną sesję, ale najpierw dajmy się wypowiedzieć pani skarbnika. Trzeba pomóc, jeśli to włączymy, prosimy o głos panią skarbnik, może dajmy się wypowiedzieć. Powiem państwu, że tak za bardzo nie wiem, od czego zacząć, ale zacznę od początku. I nasuwa mi się tutaj jakaś tak sprowadzenie wszystkich jakby na ziemię, samą siebie również, ponieważ ja nie lubię takiej sytuacji. Lubię, jeżeli jest jakieś zapotrzebowanie na dodatkowe środki, zwłaszcza jeżeli one mają gdzieś tam swoje uzasadnienie tym, że ktoś nam jeszcze dołoży 3/4 tego, co my wydajemy, to chciałoby się wypytać te pieniądze na te zadania, które sobie gdzieś tam powoli każdy wykreuje. Czekamy na zakończenie, podsumowanie roku 2017 i chcemy wiedzieć, jaki będzie ostateczny wynik finansowy. Ja mniej więcej mogę przypuszczać, jak on będzie, ale nie chcę państwu tu podawać kwoty, które później nie będą miały
naszych dochodach. Albo nam przychodzi wpływ, albo zmniejszenie dochodów, bo urzędy skarbowe realizują dla nas dochody. Z podatku dochodowego dosyć gdzieś tam po kraju. W związku z tym nie mamy jeszcze ostatecznego wyniku finansowego. Ale tu czuję się w wielkim obowiązku uświadomić Państwu, jaką mamy sytuację finansową. Zakładaliśmy, że ta nadwyżka będzie w granicach około 1 000 000 zł i 600 tysięcy już tej nadwyżki z roku 2017 zaplanowaliśmy po stronie przychodów na sfinansowanie części naszego deficytu. Czyli część nadwyżki 2017 umorzyliśmy na wydatki roku 2018. Czyli czekamy na nadwyżkę, ale już z częścią nadwyżki, znaczną częścią podzieloną na wydatki roku 2018. Co by się podzielono na nadwyżkę? Ja to jest, ale 600 tysięcy w całości nie została rozgospodarowana. Dlaczego została rozgospodarowana? Ponieważ pan wójt poprosił Państwa o propozycję do projektu budżetu i wspólnie redagowaliśmy zadania, które miały być już kompleksem, stuprocentowym, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie miały być włożone do budżetu wszystkie zadania i miały zostać realizowane bez jakiegoś takiego powiększania zadłużenia i powiększania ilości zadań i nie wprowadzania innych nowych zadań do budżetu. Takie słowa padały. Państwo to doskonale pamiętacie, ja już tylko przypominam, bo dlaczego ja o tym przypominam? Ano, mianowicie dlatego, że podzielona nadwyżka 600 tysięcy, druga strona, co mnie boli i jakoś tak z niecierpliwością na ten budżet patrzę, to strona dochodowa założona 400 tysiącami z tytułu sprzedaży majątku gminy. Czyli zakładamy najpierw sprzedaż gruntu, żeby mieć na wydatki, które zostały zaplanowane. Czyli tak naprawdę 1 000 000 zł mamy już rozdysponowane z tytułu nadwyżki 2017. Możemy jeszcze mieć 300 tysięcy, niech będzie 500. Ale to powiem tak. Musimy spojrzeć na oświatę. Musimy, bo takie były nasze obietnice. 113 tysięcy jest do wypłaty dodatku dla nauczycieli za rok 2017. Te kwoty nie zostały wypłacone. Płac nauczycieli mamy na cały rok i w tej chwili nie spowoduje to naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Termin ustawowy jest do 31 stycznia i w tym terminie zostały wypłacone. Powtarzam, kwota 113 tysięcy. Nie ma tego w budżecie. Drugą kolejną sprawą jest kwota 148 tysięcy złotych. Skalkulowały służby finansowe z oświaty, będzie kosztowała nas podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Nie są to podwyżki uzgodnione. To po prostu wchodzi siatka i tu automat jakby przelicza pracę zasadnicze i od tego pochodne. Nie ma tutaj jakiejś dyskusji. To po prostu nauczyciel, który ma umowę o pracę, jemu się to po prostu należy. Czyli 260 tysięcy na oświatę musimy na najbliższej sesji, na której będzie podzielony wynik finansowy z roku 2017, musi tam trafić. Powiem tak, chcecie Państwo realizować nowe zadania, to niegrzecznie z mojej strony, ale aż mi się zasuwa takie pytanie. W zamian za jakie zadanie, które nie zostanie zrealizowane? Bo tak to trzeba sobie Ja to może zacznę od tego, może podpowiem panu wójtowi, bo wójt się pyta. Jeszcze jedna sprawa, jeszcze przepraszam, już skończę, jak już pan przygłosił, może później jeszcze będą jakieś pytania. I nie ma pieniędzy w tej chwili na adaptację pomieszczeń w Dobkowicach, bo została
około 110 tysięcy suma summarum, ale na tą adaptację nie ma. Tam gminny zarząd kupuje jakieś materiały i w tej chwili to remontuje. Nie jestem w stanie oszacować, jakie będą tego koszty, bo pewnie nikt kosztorysu na to nie robił, ale jak już się tyle zainwestowało, jak jest rozbebeszony cały obiekt i nie ma tylku, to musi się to doprowadzić do jakiegoś stanu, co by to nie straszyło. Więc tu też jest taka punkta, którą by trzeba było jakoś zabezpieczyć z tego przyszłorocznego budżetu. Także no trudno mi powiedzieć. To wszystko to wiemy, jak to wygląda. Przecież każdy budżet ma Ja może podsumuję to wszystko. Widzę, że opinia jest pozytywna. Ale mam konkretne pytanie, czy wójt, bo uchwała Rady Gminy może być w maju, coś później, ale umowa z biurem projektowym już będzie musiała być po prostu praca zaklęta. Czy wyrażacie zgodę na to, żeby wójt podpisał po prostu umowę na wykonanie tych prac projektowych na kwotę 10 tysięcy złotych? Ale pierwszy warunek jest o to, żeby dzisiaj jutro zginęło to z internetu do sprzedaży, bo jeżeli jutro przyjdzie kupić coś i będzie chciał kupić, to jak my będziemy inwestować coś, co jeszcze jest wystawione do sprzedaży. A moim zdaniem jest pozbywanie się majątku gminy w taki sposób, to nie jest bardzo racjonalne. Ja myślę, żeby zostawić po prostu tyle ludzi tutaj pracuje, tyle tego, żeby co? Wycofać się całkowicie z tej sprzedaży, żeby można było to inwestować, żeby budynek został i koniec. No to musi być uchwała. Ja bym zgłosił taki wniosek, żeby dzisiaj podjąć uchwałę o przekazaniu części budynku Straży Pożarnej, części gospodarstwa komunalnego. Za jedno uchwałę. Uchwała intencyjna. Właśnie. Proszę Państwa, ja chcę przypomnieć, że w pierwszej kolejności należy wycofać uchwałę Rady Gminy o sprzedaży. Czyli wycofanie uchwały Rady Gminy o sprzedaży, bo takowa uchwała jest. I druga uchwała może być o przeznaczeniu na inne cele. Ale może zróbmy tak, panie Wawrzyniec, jeszcze miesiąc wytrzymamy. Zróbmy tak, ja dzisiaj jeszcze raz podobię to ogłoszenie na stronie. Dajmy sobie miesiąc do następnej sesji. Na następną sesję przygotowujemy uchwałę wycofującą sprzedaż, przekazującą na OSP Chłopice. Jeżeli w ciągu miesiąca nie będzie konkretów, za miesiąc macie budynek. Ale wójt, może tak. Wójt, panie, ja rozumiem dyskusję. Ja się chciałem wycofać sprzedaż. Nie rozumiem, co tu radzi. Proszę pana, dyskusja jest po to, żeby przekazać działkę na OSP. No to tak. A to wiąże się z wycofaniem, etc., etc. Chce pan dzisiaj te dwie uchwały przyjąć? Nie, nie chcę przyjąć, tylko żeby wycofać to ze sprzedaży. No ale to trzeba wycofać uchwałą. No to trzeba uchwałę. A kiedy uchwałę? Gdzie mamy? Szanowni Państwo, dzisiaj tylko dyskutujemy. Może zrobimy tak, w tej chwili chcemy zapoznać się z opinią Państwa na temat ten, który właśnie wyczesał pan Wawrzyniec. A nie stworzenie uchwały i głosowania nad uchwałą, bo to jest za szybko, więc tylko na razie rozmawiamy. Więc może zróbmy tak, może wyraźmy, tylko jeszcze pan Krajewski chciał zabrać głos, wyraźmy swoją opinię przez głosowanie. Opinię. A w ślad za tym będą dokumenty na następnej sesji, w następnym miesiącu. Opinia Rady, a jeśli w protokole, dzisiejszego dzisiaj nie zdążymy zrobić uchwały, nie możemy zrobić tak szybko, musimy się zapoznać ze stanem faktycznym dokumentu. Dlatego musimy zweryfikować dokumenty, sprawdzić, jaki jest stan faktyczny, a więc może w tej chwili przystąpimy do głosowania nad wyrażeniem opinii. Jeszcze pan Krajewski, jedno pytanie. To później. Ja mam do pani sołtys z Chłopic, bo się powiedziała, co przedstawiciel mieszkańców sądzi o tym. No ja jestem za, bo ja... Nawet pan robił. To chciałem wiedzieć. Ja mam tematy od każdego i nawet odpowiadam
panu Wawrzyńcowi, dlaczego on nie przyszedł pod koniec roku. Też rozmawiałam z panem Wawrzyńcem, ale pan powiedział, że ma świadomość, jaki jest budżet roku 2017, więc dlatego nie występował w roku 2017. Szanowni Państwo, ponieważ mam jeszcze proszę bardzo. Chciałem jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, w sumie do pana wójta gminy, bo sytuacja jest taka, że jaki jest sens dam ci jeszcze to ogłoszenie, tak? O sprzedaży tej hali, skoro wszyscy tam opierają Państwo radni. Przyznali, że po prostu przekazujemy to na rzecz Straży Pożarnej i Urzędu tego, tak? Działu gospodarki. Lepiej to bym wycofał tę ofertę, po prostu, żeby aby poczekać tą do uchwały. To znaczy tak, ofertę możemy wycofać od dzisiaj, natomiast poprosiła pana wójta uchwała na następnej sesji, prawda? I ja myślę, że też z tych 100 tysięcy, które jest przeznaczone na ochotnicze straże pożarne, może przyglądnijmy się dokładnie, może czegoś nie trzeba, może coś zaoszczędzimy przynajmniej 2-3 tysiące. Trzeba im dać. Jeszcze chciałabym to powiedzieć. Dajmy się wypowiedzieć, że pani skarbnik. Proszę państwa, proszę jeszcze o ciszę chwilę. Czy nie ma takiej możliwości, żeby państwo ustnie tutaj wyrazili zgodę panu Wójtowi, że pan gościk zaproponował, że chce już zlecać opracowanie dokumentacji, żeby radni się zgłosili, żeby wójt podpisał taką umowę. Chciałabym wiedzieć, że technicznie jest to niemożliwe, ponieważ podpisanie umowy jest zaciągnięciem zobowiązań. Trudno, czyli temat jest bardzo prosty. Ja uważam, że temat jest załatwiony pozytywnie. Teraz czekamy na uchwałę Rady Gminy i zaraz następny dzień zaczniemy się podziałać, żeby po prostu przymożyć się przydać starosty. To będzie po prostu nie pół roku, a może 3 miesiące to na po prostu na zrobienie tych kwestii. Proszę państwa, radny to wyrażenie swojej opinii. Kto wyraża pozytywną opinię na temat przekazania byłego ośrodka zdrowia na rzecz straży pożarnej oraz gospodarki komunalnej. Proszę. Zaraz uwaga, bo teraz tak. Dobra. Panie, przejmujesz pan to, tamte obiekt, czyli tak sobie. Pan sobie powiedział, nie? Tam sobie urządzasz te wszystkie sprawy związane z samochodami czy terapią. Jedno z pomieszczeń, to co słyszałem dzisiaj, przejdzie pod gospodarkę komunalną, to chodzi o te szatnie, tak, ubikacje i coś tam. No ale słuchajcie, tamten ośrodek zdrowia to nie było jedno pomieszczenie. Tamte, tych pomieszczeń jest kilka. Powstaje pytanie, co dalej z tym częścią tego budynku? Słuchajcie, tam są bardzo ładne pomieszczenia. To znaczy tam może było chyba 5 albo 6 pomieszczeń, na dole było pomieszczenie pani doktor Łazienki i rejestracja. Ale ja bym zadłużył 3 gabinety. I ubikacje. Właśnie tak, ubikacje. 4. Jeżeli gospodarka komunalna ma sama 16 pracowników, którzy są w tej chwili tutaj. Cała gospodarka wejdzie. Te gabinety, które były, gabinet szczepień był bardzo wąskie, natomiast gabinet lekarski na górze był dosyć duży, no można powiedzieć, na biurze był. Szanowni Państwo, ja mam parę dokumentów, tylko nie mamy dzisiaj czasu. Nie mamy czasu. Po prostu lekarz ogólny. Ja powiem tak, korytarz 12 metrów kwadratowych, gabinet 16, następny gabinet 11, następny 11, 16, poczekalnia 18, gabinet na kobiet, wypaka to jest normalnie 16, pokój socjalny 8 i WC personel 3 i WC 3. Może by się udało, przepraszam, że właśnie myślę, może by się udało część tego budynku sprzedać, bo to być może. No słuchaj, to byś się uważał. Nie ma nic wspólnego jedno z drugim. To dlatego to przeznaczy całe to pani sportowej góry drodze gospodarki. Osobne wejście wszystko. Czyli rozumiem, że każdy z Państwa wyraża pozytywną opinię. Jeżeli ktoś nie wyraża, proszę o podniesienie ręki. Ktoś nie wyraża. Nie widać. Jest nas dzisiaj 14 osób. Myślę, że jeszcze jeden pan radny Słowic też wyraziłby pozytywną opinię. Także opinia jest pozytywna. Teraz
właśnie tylko byśmy prosili o wycofanie tego ogłoszenia. No tyle, ja bym miał jeszcze jedną sprawę. Sprawy gospodarcze, bo tu się Państwu śpieszy trochę. Całą zabawę z gazetami zaczął Pan wójt. Teraz tak, 2 stycznia wyszła gazeta Ekspres Jarosławski, wójt skazany. 3 stycznia wyszło w gazecie, Inwestycja w przyszłość w gazecie Jarosławskiej. Ile kosztował artykuł w gazecie Jarosławskiej? Ten? Nie wie Pan wójt? Bo to wyszło dzień po Pana artykule. Może niech Pan szerzej powie, o co chodzi. Panie Radny, całą imprezę rozpoczął z gazetami wójt. O co chodzi? Bo ja nie wiem, o co chodzi. Powiem tak, nie mam nic wspólnego z artykułem w gazecie Ekspres Jarosławski, wójt skazany, także nie zacząłem ani nie wiem o tym. Natomiast w gazecie Jarosławskiej był artykuł na temat inwestycji w gminie Chłopice, jak najbardziej przygotowany przez panią Monikę w porozumieniu z gazetą Jarosławską. Jest to artykuł, który myśmy dali do druku, czyli jednym słowem zlecili. No to tylko mi bardziej mi chodziło, bo szybciej przewodnicząca na sesji był artykuł na temat Rady Sobkowic. Tutaj był się pani przewodnicząca w tę sprawę zaczęła i teraz... Nie zaczęłam, panie radny, tylko dotyczyło to radnej i też jestem kobietą. A teraz pan mnie nie interesuje ten artykuł? Nie czytam gazet typu Ekspres Jarosławski, więc nie znam tego tematu, ponieważ pracuję na terenie powiatu przemyskiego, gdzie nie ma dostępności do gazet jarosławskich. W Zamiechowie nie ma gazety Ekspres Jarosławski. Nie czytam tej gazety. Może nas też oświecić, bo my nie wiemy za bardzo. Chciałem przede wszystkim podziękować radnym za pozytywną opinię w sprawie remizy. Także dziękujemy. Wiemy. To ja podobny artykuł pójdzie do gazety, tylko zrobimy sali na Podgaju, bo nawet toalety nie ma z zewnątrz. Będzie też inwestycja w przyszłość naszej gminy. Z czego co kojarzę, to na Włoszech na sali jest toaleta. No to Włoszech nie ma. Panie radny, proszę się określić, o co, w czym pan widzi problem, bo my nie rozumiemy, o co chodzi. Pan to się teraz będzie, że tak powiem, artykuł zlecał, że Włoszech nie ma świetnicy. Ja nie będę zlecał. Proszę pana, powstał artykuł podsumowujący rok budżetowy 2017. Ja nie mam tego artykułu, ale pani Monika ma. Jeżeli tam są jakieś nieprawda, co zostało na gminie Chłopice zrobione, proszę przeczytać i powiedzieć, to jest nieprawda, to jest nieprawda, to jest nieprawda. Z tego, co ja sobie przypominam, zostały tam opisane wszystkie inwestycje w gminie Chłopice, które wykonaliśmy w 2017 roku. I jak pan dobrze wie, wszystkie gminy się reklamują w gazetach i wszystkie gminy pokazują, co się dzieje na ich terenie. Więc trudno, żeby gmina Chłopice udawała, że jej nie ma w powiecie jarosławskim. Natomiast odbijanie jakiejś piłeczki, że pan napisze, że nie ma toalety w Szatni, mam pytanie. Czy przed chwilą ja nie mówiłem, że mamy jeszcze do zrobienia świetlicę na Podgaju i tak dalej? A państwo tak łatwym ruchem ręki rozdajecie. Tu 100 tysięcy, tam 100 tysięcy, tu 200 tysięcy na kolejną inwestycję. No to zastanówcie się państwo, ja rozdysponuję to, co będę miał z panią skarbnik. Ale jeżeli radni raz dzisiaj już 100 tysięcy poszło na remizę, jutro pójdzie 200 tysięcy na coś, to z czego ja panu to świetlicę zrobię? No proszę pana, z wydmuszek z jajek się nie da tego zrobić. To chodzi w sensie, że jeżeli mówimy o jutro dzisiaj nie mówimy, tylko mówimy o 2010, bo w 2010 był pierwszy projekt tej świetlicy. I tak pan mówi cały tak przekłada. Proszę pana, ja przekładam? Proszę mi pokazać jeden zapis w budżecie, gdzie ja miałem na to środki. Bo pan mówi, że ja przekładam, pan narzuca swoją wolę, że ja blokuję. Proszę mi pokazać, w którym miejscu ja miałem złotówkę na tą inwestycję. Miałem pieniądze, byłem z projektantami, zrobiliśmy projekt, wydałem to wszystko, co rada mi przeznaczyła. Skoro projekt w Urzędzie Marszałkowskim nie przeszedł, który sam pan nie dowierzając nadzorował i dobrze pan wie, że naszej winy po tej stronie nie było.
Skoro projekt nie przeszedł, skoro Rada nie uchwaliła dodatkowych środków, to skąd ja mam to zrobić? Z czego? Proszę mi odpowiedzieć. No to z czego? Ja odpowiem. To jest proste pytanie. Proszę, prosta odpowiedź. Miał pan w swojej kadencji reformę edukacji? Miał pan. Mógł pan zrobić tak, żebyśmy dużo nie inwestowali w reformę edukacji. Chciał pan zadowolić wszystkich, zadowolił pan wszystkich. Przepraszam, panie radny, nie pan nie decyduje, tylko rada. Panie radny, to pan głosował, ile szkół zlikwidować, a ile zostawić. Ja, tak. To tutaj żeście państwo głosowali, więc dlaczego pan znowu obarcza mnie czymś, co ja nie miałem na to wpływu? Ja powiedziałem i mówiłem jasno. Będą koszty, będzie to, będzie tamto. Wszyscy dyrektorzy tutaj byli, pamięta pan jak powiedzieli, wszystkie budynki są przystosowane do 8-klasowych szkół. Pamięta pan, czy pan nie był? Więc proszę pana, mamy budynek w Zawiechowie, który robimy, mamy budynek w Dobkowicach, który robimy. Ja zostawiłem sobie na koniec pismo pani dyrektor z Łowiec, która oczekuje 300 tysięcy na instalacje i wodne sprawy, ponieważ rury w szkole pękają. Proszę pana, to jest wszystko to, co żeśmy tutaj uchwalili w jesieni, że wszystkie szkoły zostają. I pan teraz mnie zarzuca, że ja wszystkie szkoły zostawiłem. To może pan podpiąć do tego artykułu tam, nowoczesne szkoły. Nie, ja to panu przeczytam, bo to jest do rady gminy. Drodzy państwo, przywołuję państwa do porządku, spokojnie, za głośno i za szybko, powoli. Wszyscy tutaj rozmawialiśmy na temat ważności inwestycji w naszej gminie i ważności wydawania pieniędzy, więc my reprezentujemy nie nasze prywatne interesy, tylko naszych mieszkańców i mieszkańców naszych miejscowości. Jeżeli mieszkańcy uznali, że ważniejsza jest szkoła od świetlicy na Podgaju, więc głosowaliśmy w imieniu mieszkańców, aby została szkoła, a nie kolejna świetlica. Ze sprawą świetlicy zmagamy się już drugą kadencję, bo jestem tutaj drugą kadencję i pamiętam doskonale sprawę świetlicy. Reforma nas zaskoczyła, tak jak i wszystkie inne szkoły, więc nie mamy też tutaj za bardzo wpływu. Rozważaliśmy, nie spotkaliśmy się, nie zrobiliśmy tego z doskoku, tylko spotykaliśmy się tutaj na wielu rozmowach i też tutaj przede wszystkim mieliśmy głosy naszych mieszkańców, nie nasze głosy. Więc spokojnie i powoli. Jest jeszcze jedna sprawa, którą dzisiaj musimy omówić, musimy się spotkać. To jest sprawa tutaj. Tylko na państwa radnych prosimy o 10 minut, więc musimy jeszcze porozmawiać przed wyjazdem do Boratyna. Niemniej jednak prosimy jeszcze o złożenie tej składki, która była planowana na to spotkanie do pani sekretarz. Czy są jeszcze inne rzeczy, których nie znamy, a bardzo ważne, bo te rzeczy to akurat nie znamy. Szanowni państwo, jest sprawa taka, niepotrzebnie podnosimy sobie nawzajem ciśnienie, no ale po to się spotykamy w sumie, żeby wymienić zdania na niektóre sprawy. Nie? Słuchajcie. Ta nasza gmina, w mojej ocenie, ta nasza gmina jest biedną gminą. Tak jak to mówiła przed chwilą pani skarbnik, to nie ma skądziości pieniędzy. Ja uczestnicząc w tym posiedzeniu tej komisji, ale pani kolego, proszę dać, jest to wszystko kultury. Jest sytuacja taka. Mieliśmy posiedzenie komisji budżetowej. Wszyscy z nas mieliśmy określone życzenie. Analizowaliśmy to na 1000 sposobów, aby każdego zadowolić. Sam osobiście, reprezentując tam Janowice, bo taka jest prawda, jak najmniejszym kosztem to poszło. Powiedzmy sobie szczerze, razem krótko. Wszyscy pozostali, pozostałe miejscowości zostały w pełni zadowolone z tego, co złożyli. No słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, nie mając tych pieniędzy, dzieliliśmy jak tylko to było możliwe. A wiadomo, że życzenia byłyby jeszcze większe i tak dalej. Słuchajcie. Rok temu była kwestia, odnośnie tych szkół. Wszyscy byliśmy za tym, żeby nie tworzyć konfliktu wewnątrz poszczególnych naszych miejscowości z mieszkańcami, utrzymać te 8-klasowe szkoły. A tak do końca wszyscy mówiliśmy sobie, że tak do końca to nikt z nas nie wiedział, jak to będzie faktycznie za rok czy za dwa. Powiem w ten sposób. Nie w tej kadencji. Nie wiem, kto z nas będzie, kto z państwa będzie, może tak powiem jasno, w tej Radzie przyszłej, kto będzie tu rządził w tych Łowicach. Ale prawda jest taka, te oświaty na tym poziomie utrzymać się nie da. Rozumiecie? Nie da. Bo kosztuje to straszne pieniądze, a klasy są jedno, dwóch czy pięcioosobowe. Słuchajcie,
Nie można tak być. I zobaczycie, że chcąc, nie chcąc, będzie musiał coś wyciąć, żeby mieć między innymi na takie czy na inne sprawy, czy to OSP, czy jakieś inwestycje, czy drogi, czy co. Nie ma na każdym kroku pieniędzy, a ładujemy pieniądze, bo każdy z nas boi się pod tym decyzja, bo ludzie będą od razu mówić cuda, żeście wycięli szkołę. Ale tego się nie uniknie. Zrozumcie, nie uniknie i to nie jest ważne, czy to będą Jankowice, czy to będzie Zamierzyk, czy Topkowice, czy inna miejscowość. Te małe miejscowości niestety będą musiały obciąć, znaczy konkretnie, zlikwidować poszczególne szkoły i koniec kropka. Nie ma cudu, nie ma cudu. 60% idzie z budżetu na utrzymanie oświaty. No ludzie, no, no to dla takiej małej gminy jak jest Chłopica, Chłopice, bez żadnych podmiotów, które dają pieniądze, to szukamy, tak wiecie, te subwencje parę złotych, jakieś tam innych drobnych pieniędzy, to są wszystkie drobne pieniądze. A teraz wracając jeszcze do tego, co tu mówiła przed chwilą pani skarbnik, czy nam wójt, nie pamiętam, nieistotne, że rozpoczęto jakiś tam strop, prawda? Trzeba dołożyć 30 tysięcy. Słuchajcie, no każdy z was, bo coś remontował, wie, jak, wiecie jak to jest. Planuje się wydać 10 tysięcy, a raptem będzie 20 tysięcy. Tak, bo to, tamto coś wypadnie, tak, a jeszcze pracując prywatnie, to można różne rzeczy robić. A ludzie wymagane są określone zezwolenia, nie jest to taka sprawa prosta. Szanowni Państwo, dzielny skórę mieliśmy na razie tak. Ale mówię wam, że w przyszłej kadencji, jeżeli w pierwszy rok nie podejmie się dragoński, można tak powiedzieć, decyzji o likwidacji części szkół, nic w tej gminie się konkretnego nie zrobi. No, ma pan rację, tylko że nas wybiera społeczeństwo. Trudno. Jak społeczeństwo w Chłopicach mówi, że chce mieć szkołę, to ja mam głosować przeciwko szkole? Nie można tego. Ale, tylko czarnika, ale, to mówię, to, ale tak to wygląda. Ale społeczeństwo dużo chce, nie da się wszystkiego. Poza tym, że państwo nie wiadomo, jaka będzie subwencja, bo też słyszy się, że to nie subwencja na oddział. I nie wiem, czy będzie się opłacało zlikwidować. Pani Bogusiu, Pani Bogusiu, słyszeliśmy w ubiegłym roku, że dla małych wiejskich szkół będzie inna subwencja. Widzi Pani, mija rok i nie ma innej subwencji. Poczekamy, to czekanie nas doprowadzi do ruiny, że nie będziemy mieli pieniążków na nic. No słyszycie Państwo, ponad 100 tysięcy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli. A Panie Wójcie, to wpływu na to żadnego. W ciągu roku nauczycielom to, że gmina im nie zapłaciła w ciągu roku, więc teraz trzeba... Ale proszę Panią, no nie jest to, że gmina im nie zapłaciła, bo oni mieli etaty i godziny, mieli tyle, że nie zarobili tyle, ile średnio. No to przepraszam. A gdzie jest napisane, że tyle ma każdy zarobić, co średnia? Znaczy z tym tematem, szanowni państwo, się nie zmierzymy, są to tematy nam narzucone i my to musimy wypłacić, nie mamy wyjścia. Jeżeli w ciągu roku damy więcej godzin ponadwymiarowych, nie zapłacimy artykułu 30, uczniowie skorzystają w trakcie. Jeżeli nie damy godzin ponadwymiarowych, a zapełnimy pełne, czyste etaty, to niestety musimy dopłacić. I trzeba tutaj wypośrodkować te tematy, bo nie mamy innego wyjścia. Dokładnie, a żeby dać nadgodziny, to trzeba część nauczycieli zwolnić. No taka jest sytuacja. Bo godziny trzeba wziąć. Tak. Więc teraz się paramy z taką sytuacją. Zwolnić 10% nauczycieli do domu i będzie krzyk, czy zostawić te 10%, porozdawać godziny, żeby każdy miał pełny etat, a przy okazji zapłacić wyrównanie, bo tak ustawa przewiduje. I proszę Państwa, cały czas się z tym zmagamy. I to chcę powiedzieć. Tutaj tak jak Pan Franciszek powiedział, nie ma sensu się kłócić, Panie Sprawa, nie ma sensu sobie wytykać, kto z gazetami zaczął, bo Pan dobrze wie, kto zaczął. Proszę Pana, chodzi o rzecz taką, żeby jakoś spójnie zarządzać tą gminą, bo wydatki rosną, a przychody maleją. A jeżeli nie maleją, to po prostu tracą na wartości. Tak jak powiedziałem, nasi mieszkańcy chcą, aby było coraz lepiej. I wszyscy chcemy, tylko że w ślad za tym idą wydatki. Coraz większe, coraz większe, coraz większe. A niestety, na wszystko nas nie stać. Musimy tak gospodarzyć jak w domu. To nie znaczy, że jedno dziecko płacze, bo chce nową zabawkę czy nowy rower, to od razu mu jutro trzeba kupić. No trzeba jakoś to tak rozdzielić, żeby nie było bardzo zgrzytu, w sensie, żeby wszystko funkcjonowało, ale też jeżeli jest nowy pomysł, który powstał przed chwilą, tak jak tutaj dzisiaj, to trzeba trzy razy się zastanowić, czy to jest potrzebny pomysł,
czy my go udźwigniemy i czy to nie zaważy na tym, że dając remizę dla OSP w Chłopicach, za chwilę zamkniemy szkołę w Chłopicach, bo jedno ciągnie drugie. Jak damy tu pieniądze, nie będzie tam. Znaczy z tym pomysłem pan Dobrzyniec już tutaj był u nas kilka razy i rozmawiał, ale ciągnęło się to jeszcze, ponieważ nie było prawa własności, prawda? Więc on z nami tutaj rozmawiał na ten temat. Niemniej jednak nie przedkładał konkretnego wniosku. Miejmy nadzieję, że będzie to dofinansowanie jeszcze, że będzie to 75 tysięcy. Ale ja jeszcze nie, bo tutaj kolega Kiszka powiedział, chwileczkę. Kolega Kieszko powiedział, że idzie duża część na oświatę, prawda? Ale przyglądając budżety Laszek i Radyna, wszystko było niestety, proszę Państwa, oświata pochłania w każdej gminie najwięcej pieniędzy i to jest dobrze. I my tego nie zmienimy, to i koniec. Ale to tak, to pan mówi o mieście Radymno, która ma 5 tysięcy mieszkańców i ma jedną szkołę, nie ważne, to ile ma mieszkańców i mamy 6. Nieważne, czy Pruchnik, czy tego, ile pochłania każdy budżet gminy na oświatę. Ja jeszcze do tego ostatnia sprawa, taka ubóstwo nie jest wzrostu, jak dla mnie. A ja chciałam zapytać pana radnego, ile osób na co dzień korzysta z świetlicy w Bobce Bojanówka? Czy... Najwięcej w całej gminy na pewno. Nie, no ile osób, ile to jest osób? Bo ja nie wiem, bo ja nie jestem terenowym pracownikiem. Ile osób na co dzień przychodzi do świetlicy na Bojanówkę? Na Bojanówkę? Tak. Na Bojanówkę to jest biblioteka samorządowa. To tam no ale świetlica też tam jest. Prawda? Na Bojanówce gdzie jest świetlica? Tam nie ma, tam jest sala. Jakiś pomiędzy no sala jest duża sala, nie ma, nie ma bilardu, nie ma nic, bo tam nic nie wprowadzi, ani telewizji nic nie ma tam. Bo nie ma miejsca, bo tam mamy ośrodek zdrowia, mamy bank i mamy bibliotekę, tam nie ma nic. No może tam dzieciaczki, gdzie damy to, cokolwiek? No bo budynek szeroko się nazywa Świetlica, no, nie, ma, nie do dużych chłopca. No bo ja to jedyna wioska, bo tutaj nie mamy nawet Świetlicy Mięczki. No nie mamy, jako jedyna miejscowość, tak? Ale Łowce to jest jedna miejscowość, jedna miejscowość, proszę Państwa, prawda? I jedna świetlica. Każda miejscowość ma jedną świetlicę. Łowce się dzielą na części, tak jak każda miejscowość. A to pani dobra, trafna uwaga. Ludków ma 250 mieszkańców mają świetlicę, Łowce mają 1000. W której kadencji tą świetlicę wyremontowali? Proszę mi przypomnieć, bo z tego co pamiętam w okresie dwóch kadencji ostatnich. Poza klimatyzacją chyba nic nie było. Ale ja po ludzku 250 mieszkańców, nie ma ośrodka, nie ma nic. Pozwólcie, panie Tomku, pozwólcie ostatnie zdanie. W każdej miejscowości na gminie Chłopice zostały wyremontowane świetlice ze środków unijnych. Pan wie, ja wiem i wszyscy radni wiedzą, że gdy dostaniemy środki unijne na świetlice pod nazwą Poddaj, to również ją zrobimy. I pan jeździł i pan dobrze wie, że na chwilę obecną tych środków nie ma. Jeżeli w 18 roku będą, to tę świetlicę zrobimy. Bo z własnych środków jej nie zrobimy, bo nas nie stać. Ale jeżeli będzie nabór wniosków, to dobrze pan wie i ja też, że złożymy ten wniosek i jeżeli dostaniemy te pieniądze, to dobrze pan wie, że tę świetlicę wyremontujemy. Więc szkoda się kłócić, szkoda dyskutować, bo są ważne rzeczy, a mianowicie, już państwu powiem, przechodzimy do kolejnego tematu. Po wielkich, że tak powiem, zebraniach, rozmowach funkcjonuje ośrodek zdrowia w Łowcach. Czy pan sprawa wie, ile kosztowało gminę wymalowanie i odnowienie ośrodka? Nie wiem. Nie wiem, bo pana to nie interesuje, ma być. Więc ja panu powiem. Kosztowało to, proszę pana, prawie 10 tysięcy. Łącznie z pracownikami. Odmalowaliśmy wszystkie ściany, wszystkie lamperie, wszystkie urządzenia, które tam były. Ośrodek jest odnowiony. Ośrodek został przekazany do COM-u. I teraz, proszę państwa, proszę słuchać. Proszę słuchać, COM zwrócił się z pismem do mnie o zwolnienie z opłaty czynszu za lokal i podatku. Myśmy z panem Markiem przeanalizowali sytuację o gospodarce nieruchomościami, skonsultowaliśmy sprawę z panią radczynią i powiem tutaj tak. Nie ma prawnej możliwości, żebyśmy mogli zwolnić COM, czyli Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, z podatku bądź czynszu. Pierwsza rzecz.
Czynsze i podatki są naliczane dla wszystkich grup społecznych. Nie możemy zwolnić podmiotu pod nazwą COP w Łowcach, a drugi podmiot świadczący usługi medyczne w Chłopicach ma płacić. Bo to jest niezgodne z przepisami, z konkurencją i z zdrowym rozsądkiem. Nie możemy zwolnić COP-u w Łowcach w ośrodku z podatku, bo podmiot równorzędny w Chłopicach płaci taki sam podmetrażu podatek. To byłoby faworyzowanie jednego i tylko jednego przedsiębiorcę. Bo drodzy Państwo, co utrzymuje się z NFZ-u, ze świadczeń za usługi medyczne i prowadzi taką samą działalność gospodarczą jak każda firma. Dlatego chciałem Państwa poinformować, że odpowiedź moja w porozumieniu z Radą, bo tutaj Państwu mówię, do COP-u będzie negatywna. Czy wywoła to jakieś znowu dyskusje niepotrzebne? Nie wiem. Ale ja postąpię zgodnie z przepisami prawa i powie i odmówię zwolnienia bądź umorzenia jakichkolwiek opłat za ośrodek Łowca, ponieważ nie ma na to zgody prawnej. Panie wójcie, a co Jarosław uzależnił to zwolnienie od działania? Powiem tak, w rozmowach kuluarowych pan dyrektor mi wrzucił jeszcze, jak trwały rozmowy, zresztą pan radny Strawa był świadkiem, powiedział, no i pan wójt nas zwolni z podatku czy opłat tego. Ja mówię, nie panie dyrektorze, pan wójt się zapyta rady, czy może was zwolnić. Na tym skończyłem. Wszystko później było w normalnym toku, że tak powiem, przygotowawczym. Myśmy remontowali lokal, oni się tam zajmowali dokumentacją papierową przejęcia. W każdym razie w momencie przekazania kluczy napisali do nas pismo o wydzierżawienie tego lokalu i w tym piśmie proszą o zwolnienie z opłat i z podatku. Boję się, że jeżeli będzie to uzależnione, dlatego ja Państwu mówię, no proszę Państwa, czy będą chcieli, ja nie wiem, oni już tam są, myślę, że się chyba nie wycofają z tego, a powiem tak, opłata czynszowa za lokal w Łowcach to jest, panie Marku, 1100 zł miesięcznie, tak? Czyli to nie jest, proszę Państwa, duża opłata, to są stawki gminne, które sami Państwo uchwalaliście, no i druga rzecz, no nie mogę zwolnić jednego podmiotu, a drugiemu nakazać płacić, bo przecież to jest niezgodne z przepisami, więc moja odpowiedź będzie negatywna, że w myśl ustawy o podatkach, opłatach lokalnych nie ma takiej możliwości, bo nie zdarzyło się żadne jakieś, nie wiem, nieprzewidziane zdarzenie, gdyby tam został zalany lokal, oni użytkowali, coś się wydarzyło, nie wiem, strop pękł czy coś, rozumiem, można coś zwolnić na remont, ale tam mają odnowiony lokal, jak już wspomniałem, około 10 tysięcy złotych nas kosztowało odnowienie lokalu. Weszli na wymalowany lokal, wysprzątany, wyczyszczony, wszystko pachnące. No jakim prawem ja mam ich zwolnić? Nie ma takiej możliwości. Wobec wszystkich zgodnie z przepisami. Kończymy? Znaczy ja mam prośbę do pani przewodniczącej i do przewodniczącej wszystkich komisji uzgodnienie terminu posiedzenia komisji i stwierdzenie, ustanowienie harmonogramu pracy komisji na 2018 rok. I tak by działało, dlatego te komisje rozejmuje. Taką mam sugestię. Zastosujemy się do sugestii, już niezwłocznie przekażemy ten harmonogram. Niemniej jednak dzisiaj tego na pewno nie podam. Nie, skonsultuję się z przewodniczącymi komisji i po prostu wtedy podamy harmonogram. Szanowni Państwo, ponieważ mamy się dzisiaj spotkać jeszcze w Moratynie, jest to oczywiście obiad płacony przez nas, żeby było jasne, bo tutaj nam zarzucono, że spotykamy się za pieniążki publiczne, więc tak nie jest. Jest to spotkanie typowo nasze, prywatne, po godzinach. Więc zapraszamy do Moratyna. Niemniej jednak tutaj przypominam o krótkim spotkaniu, ponieważ wynikła nam sprawa związana z radnym, więc tutaj musimy porozmawiać tylko w gronie radnych i pana wójta, więc proszę o wyrozumiałość panu państwa sołtysów. Zamykam, proszę państwa, obrady 33 sesji. Dziękuję za podjęte uchwały.